W dzisiejszym odcinku będziemy stawiali balony i te balony będą walczyły z małpkami. Tak, dobrze widzicie, tak właśnie się będzie działo. Jest to na tyle dziwne, że sam nie wiem, co o tym na razie myśleć. Postawimy sobie też Obyna, bo czemu nie, taki troszkę halloweenowy skin. Wiem, że już jest po Halloween, nieważne, ale mamy tutaj różne balony. I jak widzicie, na przykład mogę sobie postawić takie takiego Bada za 595. Wiadomo, są to zwykłe tak jakby małpeczki, tylko że mają one po... Wow, ale fajnie ta żabka wygląda, piekielna. Ale mają one po zmienione tekstury i kurde, jakoś tak dziwnie się gra, po prostu nie potrafię stwierdzić, czy mi się to podoba, czy też nie. Weźmy sobie, kupimy szybkie strzały, a raczej potrójny strzał, bo to jest jakby podstawa tutaj. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie zapomnę, to podrzucę wam linka do tej modyfikacji w opisie, żebyście też sobie może to zainstalowali, bo zawsze to troszkę urozmaica właśnie blunsy i dzieje się coś takiego innego, dziwnego i będę chciał zobaczyć, jak wygląda właśnie bad tutaj, no bo ten zwykły balon, to wiecie, no to jest zwykły balon i... tak, armata mi się teraz pojawiła. I są oczywiście to jeszcze wszystko halloweenowe skiny, chociaż tak jak mówiłem, jest już po Halloween, więc troszkę dziwnie to działa. I możemy się umówić tak, że jeżeli podświetlę jakąś małpkę, bo ja nie pamiętam, która małpka gdzie jest. Jeżeli podświetlę jakąś małpkę, a raczej balona, to muszę go postawić, bo wiadomo, jeżeli na przykład kliknę sobie na tego, to już widzę, że to jest alchemik. Ale tylko w przypadku właśnie tej małpki i tej podstawowej. A resztę będziemy po prostu musieli jakoś testować. O, i teraz widzicie, to jest właśnie ten błąd, że pokazuje się tutaj alchemik, a a szkoda, bo to, gdyby jeszcze właśnie podmienić tą teksturę, to by było naprawdę fajne. Nie sądziłem, że to będzie coś takiego. No ale dobra, na razie nic nie klikam, żadnej małpeczki, nic tutaj nie robię, po prostu zbieram sobie kaskę, nawet na prędkości razy 5, czemu nie? Chcę zobaczyć, jak też będą wyglądały na przykład bady. O, i czy późniejsze balony będą miały... będą miały na przykład ulepszenia różne, no bo to są wszystkie małpki 000, a ja bym chciał już troszkę takie, wiecie, bardziej zaawansowane i na przykład, żeby tutaj super małpka 502 się pojawiła, albo coś w tym stylu. Dobra, ale chemik ładnie buffuje. Dobra, weźmiemy sobie teraz tą małpkę, co to jest? Małpka pilot. Dobra, niech będzie. Jak będzie ten pilot działał? Oj, już myślałem, że mi zlaguje grę, ale nie, lata sobie zebra. I mam jakąś ważkę, ty, o co chodzi z tą ważką? Czy tak to powinno działać? Wyśrodkowany tor, nieomylne celowanie, to musi być. Ty, tylko ja potrzebuję czegoś na kamo. Oj, oj, oj. Nie, dobra, na kamo mam czerwonego balona, więc tego nie potrzebujemy. O, tutaj jakieś lodowe małpki się teraz pojawiły, które są zmieniane w darty. Chyba, że to im... że najgorsze to będą tutaj te. A, bo to są najłatwiejsze balony i później coraz trudniejsze są. Dobra, to już przynajmniej wiem, jak tutaj to zostało zrobione. Ja bym to jeszcze wymieszał, totalnie, żebym nie wiedział, na przykład miejscami wszystkie pozamieniał, zrobiłbym tła jedno, żeby wszystkie te balony miały takie samo tło, to wtedy bym nie wiedział, nazwę bym zmienił i wtedy, wiecie, nie wiesz, co po prostu stawiasz. Albo wystarczyłoby dograć moda na losowe małpeczki. Czy tam losowe balony w tym wypadku. To też by było całkiem spoko. No jak widzicie, na razie nic się tutaj nie przebija, ale przebija się chęć we mnie powiedzenia wam, że na Kinguinie macie tanie gierki. Polecam sobie sprawdzić, bo jeszcze jest chyba giveaway, w którym możecie sobie wziąć udział i wygrać dowolną grę do 250 zł, raczej gifta, za którego sobie właśnie to kupicie i nieomylne celowanie musi być. Ale dawać mi nieomylne celowanie. To jest tutaj podstawa. Cyk. No i teraz ten zebra balon pięknie sobie radzi, to musimy pomyśleć nad kolejną małpeczką i może tą postawię. Co to jest? Strzelec strzelec klejowy, czyli czarny balon, którym będziemy, no robimy go po prostu pod dolne drzewko. Nawet tu się nie ma co zastanawiać, czarny balon, szkoda, wiecie, że nie ma czegoś takiego. Że jak ulepszasz balona, to na przykład nakłada mu się czy to jakieś opancerzenie, czy to jakieś kamo. Tak by było, wydaje mi się, że o wiele, wiele lepiej. Dobra, to sobie weźmiemy też i ciebie ustawimy na mocny. I za chwilę zobaczymy, jak będzie wyglądał Moab, bo w sumie mnie to bardzo ciekawi. A, przebijają się małpeczki, jak widzicie. Nie balony, tylko małpeczki. No do tej pory często się myliłem w tych odcinkach i właśnie małpkami nazywałem balony, a balony małpkami, a teraz w końcu nie ma z tym żadnego problemu. Uwaga, 40 runda. Pokażcie mi, co tam będzie na 40 rundzie. Czy to będzie jakaś ultrapotężna małpka, czy jakiś totalny syf? Jest, był Darkling Gunner.
Okej, okay, a to jest zwykły mob? Ej, ja chyba wiem dlaczego, bo mam skiny włączone. Tylko ja nie mogę wyłączyć tych skinów, to jest dziwne. Dobra, biorę teraz ciebie. Małpka z moździerzem. O, no. Skłamałbym, gdybym powiedział, że chciałem w tą małpkę strzelić. Ale niech już będzie większy wybuch, szybsze przeładowanie. Weźmiemy sobie to i niech strzela tutaj ten ceramiczny balon. I postawimy sobie, o, od razu strzelca wyborowego, czyli o, Moaba, tak. Właśnie tego chciałem tutaj, żeby się pojawił Moab. I weźmiemy sobie, zrobimy go pod... w sumie pod co? Pod środkowe drzewko, on chyba atakuje wszystko na swojej drodze. Normalne zablokowane weźmiemy tak, żeby strzelał. I kapsuły hydry. W ogóle dziwne są te nazwy polskie, no ale tak to jest. Laserowe porażenie. Strzały z laserem porażają balony tak, że pękają jeszcze raz i jedną sekundę po trafieniu. O, no to całkiem przyjemne. Dobra, weźmiemy sobie to, kapsuły hydry. Tutaj chyba to jest, że mam o połowę mniej kasy, a przez to, że mam double cash mode, to w sumie to jest normalna rozgrywka, taka jak do tej pory. Ale nie miałem tej mapki jeszcze zrobionej, więc sobie też to zrobimy. Co tu się pojawiły? A, piraci się pojawili. Nie, to jest tak dziwne, że takie rzeczy tutaj są w tych bluesach. Tak, nie mogę się przyzwyczaić, ok? Nie mogę się za bardzo przyzwyczaić do tego. 1900. Postawmy jeszcze sobie może ciebie. Co to jest? Druid. O, druida. Druid niech będzie. O, i druida zrobimy z druidami. I tego sobie zrobimy pod... Może blasta? Chociaż czy ja to chcę na pewno? Nie, robię podśrodkowe. To jest moje ulubione po prostu ulepszenie druida ostatnio. Podśrodkowe i niech się dzieje co chce. Dobra, pytanie. Który z nich jest inżynierem, a który z nich jest wioską? Wydaje mi się, że wioska to jest... O? Dobra. Okej, to jest wioska. Dobrze, dobrze. W ogóle właśnie sobie zdałem sprawę, że ja w ogóle nie zerkam na ceny. Ja tylko zerkałem na ikonki. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale teraz sobie zdałem sprawę, że mogę niektóre rzeczy po cenach. Na przykład za 2700 to jest super małpka. O kurde, no to kolejna rzecz. W sumie sam na własne życzenie troszeczkę to popsułem, ale niech będzie. Jungle Drums, 51 runda. Jak widzicie, na razie wszystkie małpki są bardzo, bardzo szybko niszczone. Jeszcze DDT sobie postawiłem i zrobimy go w sumie pod górne drzewko, żeby rozwalał wszystko na swojej drodze. I zdałem sobie sprawę, że ta... O, 63 runda, właśnie, oj. Oj. Halo, 63? Niszczy wszystko. Wioski ja potrzebuję. W tym sensie wioskę mam, ale ta wioska ma bardzo, bardzo mały zasięg. Postawimy sobie jeszcze kolejną falę i... No nie mów, że się przebije coś. No, no właśnie, nie może się przebić. To nie jest jeszcze ten moment. A, i muszę sobie kupić w badzie też ulepszenia na czwarty tier. Pięknie. Czy mamy coś tutaj? Druzgocące pociski. W sumie... Druzgocące pociski zabierają balonom wszystkie specjalne właściwości poza największymi balonami. No to na jakiekolwiek opancerzenie chyba na ceramiczne też by działało? Albo i nie? Może to działa tylko na te wzmocnione? Właśnie nie mam pojęcia, jak tutaj to dokładnie działa ulepszenie. Sabotnięcie, burza rakiet. O, to też by mi się przydało. Fajnie, powiem tak. Nie jest to rzecz, która zmienia diametralnie rozgrywkę i jakoś wywraca ją do góry nogami, ale to jest zawsze jakieś takie małe urozmaicenie. To jest fajne, po prostu. Tak bym na razie to ocenił. Fajna rzecz, dobra, weźmiemy sobie tego metalowego balona, a, który jest Monkey Subem. No to zrobimy cię duży zasięg i podwójne działo tutaj, oczywiście wybuchowe rzutki i cała reszta tych ulepszeń. 67 runda. Zastanawiam się w ogóle, ile dostanę tutaj kaski za to, bo nie za bardzo kojarzę. W ogóle cały czas w Bluesach jakieś teraz update'y wychodzą. Zastanawiam się, czy oni coś tam zmieniają rzeczywiście, czy to są jakieś poprawki błędów i tyle. Czy jakieś, wiecie, buffy, nerfy, nowe bossy i tak dalej, bo szczerze mówiąc, no nic nie zauważyłem, żeby tam się zmieniało, ale może dlatego, że po prostu ostatnio gram mniej w Bloons, jak pewnie zauważyliście, i będę eksperymentował z różnymi gierkami, z różnymi seriami, żeby po prostu znaleźć kolejną serię na kanał, taka, żeby i wam się podobała, i mi, żeby się w nią super grało, chociaż w sumie wszystko, co wyrzucam, to jest całkiem, znaczy podoba mi się po prostu, bo inaczej bym tego nie nagrywał. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy po prostu, co tam ciekawego i wymyślę jako kolejną serię, chociaż nie. Okej, mam już przygotowaną kolejną gierkę i najprawdopodobniej odcinek będzie jutro, ale nie mówcie nikomu. Dobra, co my tutaj mamy? To będzie 930. A, Spike Factor. Tak, Spike Factory. Weźmy większy stos, daleki zasięg, śmiercionośne kolce, 3780. Okej, tak i tak. Weźmiemy sobie jeszcze to.
i śmiercionośne kolce są, są. 77 runda, powoli zbliżamy się do końca. No bardzo prosta mapka, bez żadnych tych, bez żadnych takich utrudnień, powiedzmy. Udało się to przejść, nawet nie wydałem dzisiaj kasy żadnej. To może sobie kupię skin, jakąś nagrodę? Nie wiem, pomyślimy. Jak widzicie, są helikoptery, wszystko ładnie działa. Oj, już myślałem, że będzie jakiś, jakiś problem, żeby tutaj cokolwiek zrobić. 7000, nagroda dżungli. A wezmę sobie tam dżunglę. Właśnie, czemu tego nie kupiłem? I właśnie, 80 poziom. Co to będzie, co to będzie za balon? Albo co to będzie za małpka? To mnie bardzo ciekawi. Tak, tak, tu są BFB. I uwaga, 80 runda, lada moment. Dawaj, dawaj, pokazuj, pokazuj, co tam jest. A wezmę szybko prędkość razy jeden oczywiście, żebyśmy się mogli przypatrzyć czemu na spokojnie. Ale na razie pojawiają się bady. I mówię, to przez to, że mam te skiny. I jakoś tak dziwnie to tutaj działa. Tak, a, te kurde skiny mi wszystko popsuły. Bo gdyby nie to, że chyba trwa ten event halloweenowy nadal, to byłyby to, właśnie byłyby te balony wszystkie zamienione w małpki. No ale i tak jest bardzo, bardzo spoko to zrobione i linka macie w opisie.